Odwiedziłem rzeczywiście istniejący dom Gambola w prawdziwym życiu i nie, nie jest to clickbait. Wraz z grupą znajomych, czyli z Otylią, Emilką, Wojtkiem, a także Mirkiem, polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych. Wylądowaliśmy w Los Angeles, a po kilku dniach zwiedzania udaliśmy się do San Francisco. I obok, w miejscowości Valley, mieliśmy nocleg. I to właśnie w tym mieście znajduje się całe osiedle, które było inspiracją dla twórców niesamowitego świata Gumballa. Le créateur de Gumball. Kto mieszka w domu Gumballa? Jak ten dom wygląda w środku? I w końcu, jak prawdziwe istniejące osiedle znalazło się w kreskówce? A co jeśli powiem, że rozmawiałem z właścicielką domu Gumballa, a także domu Garego? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, dlatego oglądajcie do końca. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Wielu z was może zadać sobie pytanie, ale jak to się zaczęło? Animacja niesamowitego świata Gumballa nie jest tworzona najbardziej typowym, znanym z licznych produkcji kreskówkowym style. Zamiast tego pojawia się wiele modeli 3D, obiektów CGI zmieszanych z kreską 2D. Przykładem takich postaci jest Tina Rex lub Banana Barbara. Wyraźnie różnią się od płaskich rysunków, takich jak na przykład Gumball czy Darwin. Co ciekawe, w pierwszych wersjach serialu Darwin był właśnie trójwymiarowym modelem CGI. Jeżeli spojrzycie na tło w kreskówce, to łatwo możemy zdać sobie sprawę, że nie są to rysowane obiekty, tylko modele stworzone komputerowo w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały prawdziwy świat. Wiele z nich wygląda po prostu jak zdjęcia. No spójrzcie na przykład na Elmore Junior High School, a na liceum Abrahama Lincolna w San Francisco. Widzicie różnicę? Jakąś znaczną? I co ciekawe, internauci znaleźli osiedle wyglądające jeden do jednego jak dom Gumballa i jego najbliższe sąsiedztwo. Gdy zdałem sobie sprawę, że coś takiego istnieje, zadałem sobie pytanie, ale jak to twórcy wzięli sobie po prostu czyjeś osiedle? Wyobraźcie sobie, włączacie Cartoon Network, a tam wasz dom. Całe osiedle różni się praktycznie jedynie tym, że w kreskówce jest pokazane odbiciem lustrzanym, czyli dom Robinsonów znajduje się po prawej stronie, patrząc naprzeciwka, a nie po lewej. Wiecie, te kilka lat temu, 3-4 lata, miałem najpewniej taką myśl, że kurczę, dobrze by było kiedyś tam pojechać i to zobaczyć. I wiecie co? Właśnie to się stało. Już? Siema, spałem 2 godziny, widać po mnie. Kupiłem sobie szczotę, ponieważ zapomniałem wziąć. I Emilka, weź, mogę tu pastę. Dobra, już w sumie tyle wystarczy. Na chwilę będziemy wchodzili, że jesteśmy w Helsinkach, a potem będziemy lecieli do miejsca docelowego. Tyle. Gdzie? Los Angeles! Ogólnie to jest nasza fura i pomijając, że mamy tablicę z Arizony, wczoraj pojawiła się kontrolka opon i do teraz w zasadzie nie zgasła. Przyjechaliśmy na wycieczkę oczywiście nie tylko po to, żeby zobaczyć dom Gumballa. Lecimy, nie mogę się doczekać, a tu jest Miro, pokażę wam Mira. Pamiętacie Mira? Miałem jednak pewien problem. Podjeżdżanie pod czyjś dom nie wydaje mi się być zbytnio okej. A wiecie, tam mieszkają ludzie. Na szczęście znalazłem na YouTubie filmik, gdzie chłopak chyba z Hiszpanii rozmawia nawet z właścicielką i absolutnie nie ma ona nic przeciwko. Poza tym nie mieliśmy zamiaru podchodzić pod dom, a jedynie być na chodniku w odpowiedniej odległości. Jak się później okazało, wyszło znacznie lepiej. Dobra, prawie już jesteśmy. Pokazuję, że za chwilę skręt w prawo i to osiedle zalatuje taką gambolizną, jak to... jazdy, panie Cyprianie, co to za przykład dla młodej widowni. Bez kitu. Po kilku minutach jazdy, ponieważ nasz hotel znajdował się dosłownie kilka przecznic, dojechaliśmy na miejsce. Bez kitu. Nagrywamy vloga, zapomniałem. Szczerze mówiąc, nie mogłem uwierzyć, że tam jestem. Kochani, dojechaliśmy... Już? Kochani, dojechaliśmy na miejsce i powiem wam tak, sami zobaczcie. Proszę pokazać. Osiedle wyglądało dosłownie identycznie jak to w kreskówce. Osiedle jest jeden do jednego. Gdy spojrzymy na dom pana Robinsona, dom Gumballa i dom obok, to wygląda identycznie. Wszystko wygląda jeden do jednego. No pokaż, sam muszę nagrać. Szkoda tylko, że na podwórku jest tyle porozwalanych rzeczy. Gdy stanąłem naprzeciwko, tak aby widzieć ten znany kadr, to miałem takie poczucie, jakbym dosłownie był w kreskówce. Tutaj wygląda pięknie i tak samo. Największe wrażenie zrobił na mnie nie tylko sam dom Gumballa, ale... osiedle, składające się także z domu Robinsonów oraz Garego. Też dom listonosza Garego niczym kompletnie się nie różnił, wyglądał jeden do jednego, a dla mnie osobiście i tak robi całe osiedle ogromne wrażenie. Tym bardziej też, że była piękna, słoneczna pogoda. Widziałem to na żywo,
Zacząłem się. Znajomi, z którymi byłem na wyjeździe, nie są specjalnymi fanami gambola. Patrzyli na mnie trochę jak na dziwaka, ale mam nadzieję, że wy mnie rozumiecie. Jednak w tym miejscu może pojawić się wiele pytań, które całkowicie rozumiem. Między innymi, kto mieszka w tym domu? To, co rzuciło mi się w oczy, przed domem gambola był zaparkowany motocykl, dlatego domyśliłem się, że w środku najpewniej znajdują się ludzie. Po chwili z domu wyszedł mężczyzna i żeby było jasne, nie dlatego, że my tam byliśmy i chciał coś do nas powiedzieć, ale zwyczajnie po chwili jechał gdzieś motorem. Zaraz po nim wyszła właścicielka domu gambola, chcąc z nami porozmawiać i powiedzieli nawet, żebyśmy podeszli bliżej na taras i stanęli przed samym domem do zdjęcia. We can, yeah? Yeah. If you can. Oh, right. From Spain. What, you didn't want my motorcycle in the picture? Ten sympatyczny pan, który przyjechał na motorze, wziął mój telefon i robił mi i Mirkowi takie oto zdjęcie. Piękna sprawa moim zdaniem, nie wiem jak sądzicie. Także nas zagadywała, pytała skąd przecięliśmy, na jak długo. A lot of people come here. A lot of people really? Come here, yeah. Yeah. A lot of people come here. Oh. It's kind of cool, yeah, I like to see their enthusiasm and how happy they are. There's Gio, that's Gio. Ah, Gio. Poprosiła mnie, żebym wysłał jej pocztówkę z Polski, gdy już dolecimy. Yeah, oh, okay, yeah. Yeah, we wanted to see this house. Take my address and send me a postcard when you get back home. That's the guy from Spain, he made a little video, he sent me a postcard. Oh. So it's nice to get, you know. Oh, so, okay, yeah. I'll send you a postcard. Yeah, send me a postcard. Yeah. Szczerze, nie wiedziałem, co się dzieje, jakby ta sytuacja była dla mnie tak abstrakcyjna. W Stanach mieliśmy ogrom sytuacji, w których nieznani ludzie tak o zagadywali. Jakbyśmy znali się od wielu lat, a wychodziły z tego różne ciekawe rzeczy. Kto śledził mojego Instagrama, ten najpewniej wie. Uwierzcie mi, byłem tak szczęśliwy, że stoję na tarasie przed domkiem gambola i jeszcze rozmawiam z właścicielką. Yeah, but it's so cool and thank yeah. you that. Let's sit on the yeah. deck there if you want. I was worried to be honest if it's not a problem for you. What? I mean, no, to come no, here no problem. And You can hang out. Yeah. Oh, yeah. Damn. Thank you so much. See you, thank you. Gdy już później nagrywaliśmy i robiliśmy zdjęcia, to ta urocza pani właścicielka przyniosła nam wodę, która jest strasznie ciepło i utwierdziło mi to tylko w przekonaniu, że nie jesteśmy tam intruzami. Przerwałem nagrywanie, bo pani właśnie, która mieszka w domku gambola, przyniosła nam wodę. Ej, co jest, czajcie? Piękna sprawa. Miroś, tak jaram, stary, co jest? Była to też dla mnie okazja, żeby dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, właścicielka sama z siebie powiedziała nam, że dom w środku wygląda całkowicie inaczej. Jakby domyślałem się tego. Powiedziała nam, że ani trochę nie wygląda jak w kreskówce. And the house doesn't look the same inside, it's just a one bedroom. Miałem znacznie ciekawsze pytanie, które nurtowało mnie od samego początku, gdy tylko dowiedziałem się o istnieniu tego miejsca. Czyli jak ten dom, a w zasadzie całe osiedle, znalazło się w kreskówce? Jak znalazło się w gambolu? Dostałem odpowiedź, że... to dobre pytanie, bo zasadniczo nie wiedzą. Mówię teraz całkowicie poważnie. Można powiedzieć, że te trzy domy zostały dosłownie zabrane i wklejone do animacji. Najpierw ktoś je zbudował i tam mieszkał, a dopiero potem twórcy gambola sobie to wzięli. Rozmawiałem także z właścicielką domu, który wygląda jak dom Garego w kreskówce i także powiedziała mi, że nikt się o to nie zapytał. Wiecie, mówiłem wprost, czy ktoś się was zapytał o to, aby te domy wrzucić do kreskówki? I mówiła, że nie. Dla tych państwa widocznie nie jest to problemem i jestem przekonany, że wiele osób cieszyłoby się, że ich dom jest w kreskówce. Z drugiej strony, mogłoby to trafić na osoby, które nieszczególnie byłyby ucieszone faktem, że nagle ich osiedle jest tak znane i przychodzą pod nie ludzie. W tym takim zachwycie, że osiedle z naszej ukochanej kreskówki istnieje naprawdę, możemy zapomnieć o niezwykle istotnej rzeczy. Tam mieszkają prawdziwi ludzie. To nie jest jakaś wymyślona na potrzeby parku rozrywki atrakcja dla turystów, a wręcz przeciwnie. Relacja ze Stanów Zjednoczonych znajduje się na moim Instagramie, macie tam naprawdę dużo zdjęć, nagrania, polecam zobaczyć i mnie zaobserwować, byłbym niezwykle wdzięczny. Spróbujmy dobić 20 tysięcy łapek w górę za to, że dotrzymałem słowa i zgodnie z moimi zapowiedziami odwiedziłem dom gambola. Kurczę, dziwnie mi się to mówi, byłem tam, widziałem. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka, no i cześć.